dniu dzisiejszym, czyli na dzisiejszym wyścigu, ósmym klasyku, pomaga nam Policja Łańcucka, to jest raz, Straż Ochotnicza, Straż PSP, jak również nasz główny sponsor będzie tutaj jeździł Citroen, którzy będą nam pomagali w pilotażu. No i oczywiście zabezpieczenie medyczne na trasie, czy tam bufety, tak samo mamy. Kiedyś mówiło się dziewczyny na traktory, to się zmieniło, teraz dziewczyny na rowery. Spoglądam na listę, czy dużo pań? Pań już, 12 pań. 12 pań, no to ja umówię się, że ja za panie trzymam szczególnie mocno kciuki, bo panowie wiadomo sobie poradzą. Ale kiedyś ktoś powiedział, że panie to słaba płeć, ale życie pokazuje zupełnie coś innego i pewnie potwierdzenie znajdziemy także na dzisiejszej malowniczej trasie, proszę państwa, ósmego klasyka. Panie Tadeuszu, bez pana ani rusz. Panie Tadziu, jest trema? No niesamowita. U pana? No niestety, 8 razy, ale co z tego? Dalej, nie jadę, więc... Przepraszam. Czy ta trema towarzyszy panu za każdym razem, kiedy organizujecie ten klasyk? Czy to jest już taki, nie powiem, że rutyna, ale coś, co weszło wam w krew i właśnie podchodzicie do tego jako do kolejnej przygody rowerowej, w waszym wydaniu? No, przygoda jest dla wszystkich, dla nas również. Niby to rutyna, ale jednak ten stres jest, bo chcemy, żeby wszyscy wyjechali cali i zdrowi. Bo trasa naprawdę będzie ciekawa, wymagająca. No wczoraj robiliśmy kosmetykę trasy. No i połowę trasy zrobiliśmy w pięknej pogodzie. Dojechaliśmy na drugą premię górską w Lipniku. Jak nie runęło, ręce opadają, koniec świata. No ale co, rower nie jest cukru, więc jechaliśmy dalej. I te premie górskie, jak one wyglądają? No, pierwsza premia górska będzie na 13 kilometrze, będzie po takim kilometrowym podjeździe. Jest to naprawdę, tam jest wymagający, bo podjazd krótki, ale sztywny. Ile stopni? Niech w pewnym momencie będzie miał tam w granicach 21. Druga premia górska będzie na Lipniku, no jest to też na podjeździe, który liczy w granicach 4 km, naprawdę jest solidny. Tutaj też soki będą wyciskane maksymalnie. I kolejna trzecia premia górska to będzie już na najdłuższym. To będzie w granicach 8 km od Tarnawki do Kusowa. I kończy się właśnie na wysokości 420 metrów nad poziomem morza. Ósmy klasyk rowerowy, wyścig kolarski, ale wciąż zawsze jest przy organizowaniu takiego wyścigu obawa, jak będzie z frekwencją, szczególnie w tym okresie pandemicznym, różnie to bywa. Mimo że oczywiście na świeżym powietrzu ruch i tutaj nie ma jakichś specjalnych ograniczeń, to jednak zawsze organizator ma to przyspieszone bicie serca, jak będzie ze zgłoszeniami, kto się zgłosi, kto będzie jechał na tej trasie. No niestety, to właśnie ta zaraza nam nieraz doprowadza do szału i nie tylko organizatorów, ale i kolarzy, bo nie wiedzą co robić, startować, nie startować. Natomiast organizatorzy, no jak się przygotować, jak uniknąć tych niepotrzebnych skutków, ale no co, jesteśmy poszczepieni, jesteśmy już troszeczkę odporni, dlatego też myślę, że troszeczkę nas te wody opuściły i poradzimy sobie z tym. Już emocje największe są za nami, te kolarskie oczywiście przed nami, ale to jest czyste kolarstwo, czysty wyścig i to jest najważniejsze. Spoglądam w kierunku nieba, błękit się powoli rozprasza te chmury. No i wygląda na to, że jednak ta aura dopisze dzisiaj tym, którzy wezmą udział w tym klasyku. No, wszystkie alerty, które do nas docierają, to mówią, że akurat kolarz peleron przejedzie i dopiero później ludzie. Ten scenariusz nam odpowiada. Całym z całego serca tak sobie życzymy, żeby to było tak, że na koniec niech już popłacze. Trzymam mocno kciuki, panie Tadeuszu. Pan Tadeusz Dubiel. Szczęśliwi klasyków nie liczą, jak wiadomo, mówi stare przysłowie. Mogę pana zapytać o lata? 70. 70, tak? Minęła. Kiedy minęła? No już 4 lata temu. No czyli 74, to niedawno. Chyba do wszystkiego najlepszego. 100 lat, oczywiście brawa dla pana. Tak. 4 lata temu panu minęła 70. Znaczy, że myśmy Mario nie widzieli. Teraz proszę powiedzieć, jak to jest z tą kondycją na rowerze? Czy to na co dzień tak pan skakuje i te kilometry pan odmierza? Nie, to co dzień. Inaczej by nie było. Czy ma pan też na tych trasach codziennych premie górskie? Po górkach właśnie lubię.
Czyli ja mogę liczyć się z tym i Państwo również, obserwujący nasze dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy wyścig, że Pan może tu pojawić się na mecie jako pierwszy. Ale nie, to w kategorii. A w kategorii, ale... A wie Pan, może być Pan bezkonkurencyjny. 74 lata, damy to bezkonkurencyjne. Nie ma szans, młodzieni. Patrzę na Pana sprzęt. Całkiem niezły. Dobry. Udało się uzbierać z emerytury? Udało się, pewnie. Padłowo też leciutki, 6 kilo. Już podnoszę? Ale leciutki, no rzeczywiście. Bardzo lekki, 6 kilo. Bardzo lekki. To nawet poniżej super. Tej normy. Mój tylko.
Czeka nas wspaniały moment, ceremonia wręczenia nagród, przygotowane są nagrody. To wszystko, co mamy dla wszystkich zawodników, dla najlepszych, będą oczywiście poszczególne kategorie i przekonamy się, proszę Państwa, którzy zawodnicy byli najlepsi na 71-kilometrowej trasie. Z uśmiechami na twarzy zauważyłem, wszyscy uczestnicy przejeżdżali przez linię mety. To świadczy o tym, że mimo tych 71 niekiedy trudnych bardzo w niektórych odcinkach kilometrów, to sprawiło im dużo radości, dużo frajdy. No, ci, co są wyjeżdżali, tak się zachowywali wobec ci, co zaczynali trochę jazdy, no to chyba poczuli niekiedy piekło w nogach. Ale radość i satysfakcja jest wtedy podwójna. Dosłownie, jak się wraca na metę, to po przejechaniu takich górek, no te 100 metrów w górę to jest. A będzie rośnie w miarę jeżdżenia, proszę Państwa, jak mówi stare przysłowie, więc kolejny klasyk już za rok, a teraz czas na ceremonię. Panie, panowie, zaczynamy. Zaczynamy od dekoracji zwycięzcy premii górskiej na Magdalence i Cierpiszu. Nagrodę i statuetę w imieniu wójta gminy Łańcut, pana Jakuba Czarnoty, wręczy zastępca, pan Łukasz Hubert. Już mamy przygotowane. Pan Mateusz Burda. Gorące brawa dla pana Mateusza. A właściwie możemy sobie chyba Mateusz mówić po imieniu, bo się chyba znamy z tylu imprez, prawda? Jesteśmy jedną wspólną kolarską rodziną, z tym, że ja z mniejszymi oczywiście zasługami na tym polu. Brawa, proszę Państwa. Tak jest, trzymamy dyplomy, puchar. Ja tutaj się usunę troszkę z planu. Teraz za pierwszą premię w górską w Cierpiszu. Dla pani Agaty Wawrzaszek. Gdzie pani Agata? Gdzie pani Agata? Agata. Gdzie pani Agata? Co na trasie wymiata. I to nieźle. Premia górska w Magdalence i teraz w Cierpiszu. Pan Łukasz Kubert, zastępca wójta gminy Łańcut, pana Jakuba Czarnoty, wręcza trofea. Gratulacje. I oklaski publiczności, tak jest, to jest klimat, proszę Państwa, to jest atmosfera, prawdziwie sportowa, znakomita, serdecznie gratulujemy, gratulujemy. Rozumiem, że wszystko zostało uwiecznione przez fotoreporterów. Maciej Szczepanik, druga premia górska w Lipniku. Gratulujemy Maćku. Bardzo proszę, dyplom, puchar. Gratulacje, tak jest. Jeszcze zdjęcie pamiątkowe. Teraz kolejna, za drugą premię górską w Lipniku, dla Agaty Wawrzaszek. Brawa. Teraz drugi Agata na podium. Ja mówiłem, z tą słabą płcią jest różnie w tych czasach. Pan Mirosław Mac wręcza, proszę Państwa, tę nagrodę. I mamy tę nagrodę dla... Niespodzianka, Agata Wawrzaszek. Agata, ty naprawdę musisz sobie jakąś półkę chyba od jutra nową zamontować w domu. No i miejsce na ścianie. Gratulacje, brawa dla Agaty, proszę Państwa. No i czas na trzecią premię górską w Kusowie. Maciej Szczepanik. No i czas na kategorię strażaków, bo oni również wzięli udział w tym wyścigu szosowym. Nagroda dla Krystiana Bąka za szóste miejsce w 8. łańcuckim klasyku szosowym. Zapraszamy. Na miejscu 5. Marcin Musiałowski. Na miejscu 4. Andrzej Dziura. Jako trzeci linię mety przejechał Robert Długosz. A drugi był Tomasz Rudnicki. No i najlepszy w kategorii strażaków Andrzej Ulman. Serdecznie gratulujemy. To szóstka, proszę Państwa, strażaków. Pamiątkowe dyplomy. Gratulacje. Publiczność bije brawo.
tym razem pierwsze miejsce dla Moniki Węgrzyn, proszę Państwa. Monika Węgrzyn, zapraszamy. Mamy też statuetkę, Panie Tadeuszu. Kategoria K1. To dla Moniki Węgrzyn, statuetka oraz, dyplom. I następna, Natalia Filip, drugie miejsce. Zapraszam Natalię. Natalia Filip, drugie miejsce. Pomalutku. Ogarniamy. Dobrze. Czyli co? Wręczamy. Zapraszam do wręczenia. Pierwsze miejsce w tej kategorii zdobyła Joanna Szura. Drugie miejsce w tej kategorii K2 dla Pauliny Bartoszek. I miejsce trzecie dla Magdaleny Rzeźnik. Przypomnę, kategoria K2. Brawa, tak jest, godne podziwu. I przechodzimy do kategorii K3. Rozpoczniemy od miejsca trzeciego. Przypadło ono w udziale Justynie Ślęk. Justyna, gratulujemy, zapraszamy. Miejsce trzecie. Miejsce drugie dla Magdaleny Zięby-Tylek. I miejsce pierwsze. Nie uwierzą Państwo, dla Agaty Wawrzaszek. Agata, to twój dzień. 1 sierpnia 2021. Piękne święto w łańcucie. Rozbiła Pan wszystkie nagrody, zgarnęła. Ale to jest, proszę Państwa, właśnie ta wspaniała rywalizacja rowerowa. Wspaniałe trzy dziewczyny. Brawo! Czas, żeby wręczyć trofea w kategorii K4. Miejsce drugie. Magdalena Artym. To miejsce drugie. A na miejscu pierwszym w kategorii K4, na samym szczycie naszego podium, pojawi się Eliza Jusyp. Co za emocje, proszę Państwa. Ja obawiam się, że kiedy będzie taki klasyk, że 12 mężczyzn pojedzie, a cała reszta kobiet. To jest możliwe, proszę Panów. Miejsce trzecie w kategorii M1. Michał Mucha. Na drugim Mateusz Szygadło. I na pierwszym miejscu Dominik Gorzynik. Serdecznie gratulujemy, zapraszamy na podium. Przypomnę, kategoria M4. M1, tak jest, M1. Już na uwaga, dziękuję. Aż słońce zaświeciło. Brawo, brawo, gratulacje i brawa od publiczności. Kategoria M2, Krzysztof Antochów, miejsce trzecie. Miejsce drugie w kategorii M2 przypadło w udziale Mateuszowi Burdzie. I na pierwszym miejscu bezapelacyjnie Maciej Szczepanik. 1:54:37. To czas Maćka. A później opowie mi, jak to jest jechać przez 2 km bez siodełka i zwyciężyć w klasyku. To wszystko zobaczą Państwo na ekranach telewizji Bliska Łańcut. Tak, to jest dobry moment na oklaski. Śmiało. Jeszcze zdjęcia pamiątkowe, tak jest. Kategoria M3. Trzecie miejsce w tej kategorii zdobył Darek Dudziński. Na miejscu drugim w kategorii M3 zameldował się Bartłomiej Oświt. I miejsce pierwsze w kategorii M3 zdobył Cezary Wójcik. Gorące brawa. A teraz zdjęcia. Brawa publiczności, gratulacje oczywiście od nas wszystkich. I podziw.
tych, którzy zwyciężyli w kategorii M4. Miejsce trzecie zdobył Grzegorz Pawłowski. To miejsce trzecie. Na miejscu drugim Michał Peliszko. I miejsce pierwsze należy w kategorii M4 dla Michała Małysza. M5, trzecie miejsce dla Bogdana Karkuta. Miejsce drugie zdobył w tej kategorii Tomasz Ferenc. A pierwsze Piotr Szczepanik. Brawo! Brawo, 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 gorące brawa! Łańcuch oszalał, tak jest! Brawo, proszę Państwa, piękne zdjęcie, piękna pamiątka. Na podium prosimy kolejnych zawodników, tym razem z kategorii M6. Miejsce trzecie w tej kategorii zdobył Tadeusz Czwarkiel. Na miejscu drugim pojawi się na podium Waldemar Rusowicz. A na najwyższym stopniu naszego podium pojawi się Wacław Szwarc. Serdecznie gratulujemy. Mnóstwo wspaniałych nagród, a teraz wspaniałe chwile, proszę Państwa. Zakończone zdjęciami, pamiątkowymi fotografiami, no i oklaskami. Państwa, dziękujemy serdecznie za przybycie, że Państwo są dzisiaj z nami w to niedzielne popołudnie. I już nagroda dla Natalii Filip, najlepsza łańcucianka, proszę Państwa. Brawo dla Natalii, proszę Państwa. I dla najlepszego łańcuszanina, czyli dla Ryszarda Dziury. I zaraz przechodzimy do kategorii Open, proszę Państwa. Kategoria Open kobiet. Miejsce trzecie w tej kategorii należy do Elizy Jusyp. Miejsce trzecie dla Elizy Jusyp. Miejsce drugie dla Moniki Węgrzy. I miejsce pierwsze dla Agaty Wawrzaszek. I bijemy brawo, mężczyźni jeszcze mocniej, bo pani na podium. Znakomicie. Cieszymy się ogromnie, że właśnie panie dołączyły do grona uczestników tych wyścigów, tego klasyka. To urozmaica całą dramaturgię, cały scenariusz. No i się okazuje, że także obecność tutaj na tym podium także wspaniale uzupełnia całą ceremonię. Cieszymy się ogromnie. Trzecie miejsce w kategorii Open Mężczyzn dla Bartłomieja Oświta. To jest trzecie. Drugie miejsce w tej kategorii dla Cezarego Wójcika. To jest drugie. Trzecie mam tutaj. I pierwsze miejsce dla Macieja Szczepanika. Maciek, jesteś wielki. Coś podobnego. Miejsce pierwsze, bardzo proszę. Cudzkiego. Mocne wsparcie, proszę Państwa, imprezy. To właśnie dowód na to, jak ważny jest ten punkt w terminarzu łańcucha. Po raz ósmy. Wspaniały finał, znakomity finał. Znaczy no dzisiaj akurat nie byłem w dobrej dyspozycji i udało się wszystko zrobić tak, jak chciałem. Czy to twój pierwszy udział w klasyku? Nie, już brałem udział w Z jakim efektem? Wygrałem ostatnią edycję, wcześniej jeszcze nie pamiętam. Ten czas jest trochę lepszy niż poprzedni? Tak, o wiele lepszy. Słuchaj, przygotujcie się w jakiś sposób szczególny do takiego wydarzenia, jakim jest klasyk, jakim jest przejazd na 71 km. Czy to jest jakiś efekt treningu, czy tydzień przed pokonujesz podobne dystanse? No nie kilka mam swój plan treningu, który wiem, że się sprawdza. Znaczy nic szczególnego. Od jak dawna jeździsz na rowerze, powiedz? 13 lat. Kto cię nauczył? To dziadek. Słuchaj, ta trasa była dosyć wymagająca, bo to klasy szosowy, czyli bardzo różnorodny teren, kształtowanie terenu. Tutaj były trzy premie górskie, nie lada wyzwanie. Która dla Ciebie była najtrudniejsza? Najtrudniejsza była pierwsza, przez ten, po którym było, przez to, że każdy był świeży jeszcze. Potem było najciężej, a te dwie to już tak w sumie robiły. Ostatnie 2 kilometry przejechałeś bez siódemki. Co się stało? Odkręciło się spodziewanie, no nie byłem przygotowany na takie zadanie. Jak już dałem radę. Później, czyli co, do mety dotarłeś w końcu z szczebelkiem, ale nie zamocowanym tak na stałe.
Tak, dokładnie. Jechałem tylko tak, żeby się trzymało, to znaczy ten przemiot za nim. Powiedz, jaki jest, sprzedaj nam przepis na sukces. Co zrobić, żeby mieć taką kondycję, osiągnąć taki czas i wygrywać jak dzisiaj, tak jak ty? Powiedz mi, jaki jest sposób na to? Zdradza, mamy wszyscy, tylko wsiądziemy na rowery i spróbujemy. Ciężka praca, Maciek, wszystkiego dobrego. Gratuluję serdecznie wszystkich absolutnie nagród sukcesu, zwycięstwa w 8. szosowym wyścigu w łańcuckim klasyku. No i życzę ci pięknego lata i kolejnych zwycięstw na naszych imprezach. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. To już w tej chwili można powiedzieć, że większość uczestników opuściła nasz teren, ale oczywiście dziękujemy za przybycie do Łańcuta, za kolejny udział, co niektórzy zawodników już po raz kolejny w tym klasyku, a w miesiącu sierpniu będziemy mieli jeszcze kilka dużych imprez kolarskich, w tym m.in. lotną premię Tour de Pologne 11 sierpnia, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy. I do udziału w kolejnych rajdach, które są organizowane przez pana Tadeusza, przez Towarzystwo Cyklistów Łańcuckie. Do zobaczenia.